No dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na grudzień 2023 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Jeżeli to czytanie to nie Wasza bajka, nie interesuje Was, nie dotyczy Waszej sytuacji, sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc, bądź jeśli interesują Was sprawy miłosne, no to swój znak wenusowy. Zachęcam bardzo do tego, bo czasami te inne znaki mogą bardziej do nas gdzieś tam docierać niż nasz znak słoneczny. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. Znajdziecie tam m.in. link do mojego krótkiego filmiku o ważnych informacjach, o czytaniach miesięcznych i tygodniowych, z którym naprawdę zachęcam się zapoznać. No i moje drogie wagi, pamiętajcie o łapkach w górę, filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapeczkę w górę, żeby utrzymać Wasze pierwsze miejsce. Gratulacje. Moje drugie wagi, jak zwykle rządzicie, więc super, trzymajcie tak dalej. Oczywiście zachęcam też do zostawienia komentarza, subskrypcji, udostępnienia tego filmiku. Każda forma wsparcia jest naprawdę bardzo cenna dla mnie i z góry za nią z całego serca Wam dziękuję, moje drogie wagi. No to co, lecimy z tym Waszym czytaniem grudniowym. Co będzie Waszym wyzwaniem w miesiącu grudniu? Szóstka kielichów. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Gwiazda. Co odchodzi do przeszłości? Dziewiątka buław. Co jest podstawą tej sytuacji? Piątka buław. Co macie w głowie, w sercu? Dwójka denarów. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Cesarza. Wasza energia? Taś buław. Energia z zewnątrz? Dziewiątka kielichów, super. Nadzieje bądź obawy, piątka kielichów i wynik bądź rada, król buław. Dobra. I na spodzie mamy siódemkę buław. No dobra. Talia dopowiadająca jest, kochani. No i co? No i lecimy. Kochani, Wasze wyzwanie na miesiąc grudzień. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów, kochani, jest kartą przeszłości, nostalgii, przyjaźni, ale i bratnich dusz. Dla części z Was Waszym wyzwaniem będzie trochę powrót do przeszłości, mam wrażenie. Dla części z Was może chodzić o jakieś pasje z dzieciństwa, dla części z Was może chodzić o przyjaźnie dzieciństwa, dla części z Was może chodzić o jakiegoś potencjalnego eksa, który może wrócić do Waszego życia. Ale wygląda na to, kochani, że z tą szóstką kielichów, bo szóstka kielichów, kochani, z jednej strony mówi o przyszłości, że coś jest za nami, ale z drugiej strony mówi o bardzo mocnym połączeniu z kimś bądź z czymś. Często mówi o poprzednich wcieleniach, więc jeżeli chodzi bardziej tutaj o relacje, jakaś relacja będzie stanowić dla Was wyzwanie, może być to relacja właśnie związana z poprzednimi wcieleniami, z karmą i z tym, że łączy Was o wiele więcej niż Wam się wydaje. Szóstka kielichów dla mnie też jest trochę takim powrotem do dzieciństwa, do marzeń z dzieciństwa, do planów z dzieciństwa, do czasów, kiedy żyło się beztrosko. Może właśnie to będzie stanowić dla Was wyzwanie, żeby, kochani, znowu zacząć żyć właśnie z taką lekkością, z beztroską, żeby dostrzegać światło i szczęście i radość we wszystkim, co nas otacza. Zaraz sobie sprawdzimy dokładnie, o co chodzi z tą szóstką kielichów. No i kochani, co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Gwiazda, przepiękna energia spełnienia marzeń, energia sięgania po więcej, energia bycia gwiazdą, ale też energia uleczenia bardzo mocno. No kochani, gwiazdy Wam przyświecają w tym miesiącu, więc kiedy gwiazda pojawia się w energii wspierającej, no to wszystko staje się możliwe. Ale zaraz będziemy sobie dokładnie patrzeć, o co chodzi. Zobaczmy najpierw tą szóstkę kielichów. Szóstka kielichów. Co to za wyzwanie? Albo kto to jest tym wyzwaniem? Albo co to jest tym wyzwaniem? Trójka pentakli. Kochankowie i siódemka kielichów. Paść pentakli, sąd ostateczny i królowa buław. Wiecie co, kochani, ewidentnie coś tu do Was wraca z przeszłości, bo gdy pojawia mi się przy szóstce kielichów jeszcze dodatkowo sąd ostateczny, to dla mnie jest to informacja, że faktycznie coś wraca z przeszłości. I teraz powiem Wam tak, dla części z Was faktycznie jest to jakaś przyjaźń, jakaś miłość, jakiś związek, ale dla części z Was może to być coś związane ze sprawami zawodowymi, jakieś marzenie z przeszłości, marzenie z dzieciństwa, coś w tym stylu. I będzie się to wiązać, kochani, z Waszą decyzją, czy Wy chcecie w to inwestować, czy nie. Bo z trójką
pentakli tutaj jest jakiś potencjał na zbudowanie nowych fundamentów, albo na jakąś współpracę, albo przyjaźń z kimś, tak? Trójka pentakli mówi o współpracy, o wymianie informacji, ale też właśnie ubudowaniu czegoś solidnego. No i kochani, z dwójką, Boże, nie z dwójką, tylko z kochankami, może chodzić właśnie tutaj albo o relacje, albo o współpracę, albo jest to kwestia podjęcia przez Was decyzji, czy Wy w to chcecie wchodzić, czy nie. Z siódemką kielichów widzę tutaj dużą niepewność, ale też różne możliwości. Może, kochani, to jest jedna z opcji, którą będziecie wybierać. Dlatego nie jesteście pewni, czy podjąć tą decyzję, czy nie. Paść pentakli na spodzie symbolizuje, że może to być coś konkretnego i coś, co faktycznie zasiane przyniesie Wam jakąś nową ścieżkę. No tak jak mówię, sąd ostateczny, coś co wraca, ale kochani, tutaj decyzja należy do Was, bo z królową buław to jest Wasza energia. Czy Wy chcecie w to, czy Wy tego nie chcecie. Tutaj, kochani, trzeba jasno, mam wrażenie, określić swoje potrzeby, swoje plany na przyszłość i tego, czego właśnie Wy chcecie i konkretnie do tego dążyć. Czy to jest relacja, w którą chcę wejść, czy nie? Czy to jest faktycznie projekt, który chcę zrealizować, czy nie? Czy to jest współpraca, którą chcę ogarnąć, czy też nie? Musicie to Wy, kochani, z odwagą zdecydować, a jak już podejmiecie decyzję, to odważnie, że tak powiem, sięgać po to, co jest Wasze. Widzę, że z paziem mieczy tutaj będzie potrzeba jeszcze zasięgnąć jakiejś informacji, może dowiedzieć się czegoś, może wyjaśnić jakieś sprawy z tą osobą, albo, kochani, pogrzebać w informacjach, może trzeba będzie się coś nauczyć, douczyć, ale widzicie, mamy tutaj głupca, kochani, więc zdecydowanie szykuje się tutaj dla Was jakiś nowy początek. W tym grudniu, w związku właśnie z powrotem czegoś z przeszłości. No i zobaczmy w takim razie tą gwiazdę jako energię wspierającą. Trójka mieczy. Ósemka mieczy. I rycerz buław, cesarz. No właśnie, głupiec. No, paść pentakli, to jest ta energia. Kochani, no pachnie mi tu jakąś osobą, ale dla części z Was oczywiście, tak jak mówię, może to być związane z finansami. Dla części z Was wygląda na to, że faktycznie wraca do Waszego życia ktoś, kto być może kiedyś Was tutaj zranił. Czy to przyjaciel, czy to członek rodziny, czy faktycznie ktoś, kto okazał się kiedyś niestabilny, szybko wpadł do Waszego życia, rozkochał w sobie, może był to jakiś namiętny romans i, że tak powiem, się posypało. Z ósemką mieczy mam wrażenie, że Wy dalej nie dostrzegacie tutaj w tym wszystkim takiego trochę potencjału. Możecie być pesymistyczni nastawieni do tego wszystkiego ze względu na przeszłe wydarzenia i na ten ból, który jeszcze jest gdzieś tam w Waszym sercu. Tymczasem wygląda na to, że tutaj ta osoba faktycznie wkracza z taką świeżą energią, z energią cesarza, z energią dojrzałą. To już nie jest ten rycerzek buław, który był kiedyś u Was i właśnie zranił Wasze serce, czyli tylko faktycznie jest to osoba, która dojrzała do stałego związku, dojrzała do odpowiedzialności i dojrzała do porządnej współpracy. I widzicie, kochani, tutaj przy tym cesarzu jest głupiec i jest paść pentakli, czyli faktycznie jest tutaj szansa na zasianie jakiegoś nowego ziarna i rozpoczęcie zupełnie nowego etapu z czystą kartą, bez przeszłości, tylko właśnie kwestia tego, czy Wy będziecie chcieli to uleczyć i czy Wy dostrzeżecie tutaj w tym wszystkim potencjał, bo na razie widzę, że część z Was będzie miała opaskę zawiązaną na oczach i nie będziecie chcieli dostrzec tego, albo po prostu na pierwszy rzut, kiedy ta osoba nagle pojawi się w Waszym życiu, nie dostrzeżecie tego, że ta osoba po prostu się zmieniła, dojrzała i że jest gotowa teraz na jakąkolwiek tam inwestycję Was i faktycznie chcę uleczyć tą relację. Ale dla części z Was, kochani, jeżeli są to bardziej sprawy zawodowe, mam wrażenie, że faktycznie tutaj jest kwestia też takiego powrotu do pewności siebie i zasiewania nowych ziaren. Dla części z Was mam wrażenie, że przeżyliście ostatnio jakieś rozczarowanie w pracy. Może ogólnie Wasza praca jest w jakiś sposób rozczarowanie. Może spotkaliście się z nieprzyjemnymi osobami, które gdzieś tam spowodowały, że się rozczarowaliście sobą, swoimi planami, swoją przyszłością czy cokolwiek. Może jest takie coś, kochani, że nie dostrzegacie szansy na odbudowę tego wszystkiego. Może nie straciliście trochę nadziei, jeśli chodzi o realizację jakiegoś planu, jakiegoś marzenia, czy coś w tym stylu. Może, kochani, straciliście taki zapał, czuję. I tutaj, kochani, jest coś takiego, że jest szansa na uleczenie, tylko właśnie konkretny plan, strategia, dla części z Was współpraca z kimś dojrzałym może być tu ważna, bo tutaj, kochani, faktycznie jest kwestia zasiania nowego ziarna i tak jakby odbudowania tego wszystkiego i realizacji jakiegoś planu, jakiegoś Waszego marzenia z przeszłości odnośnie finansów, odnośnie stabilnej kariery, odnośnie
waszej przyszłości. Dla części z was może tutaj trzeba wrócić do korzeni, może trzeba wrócić do dawnych planów, może trzeba wrócić do dawnych marzeń z przeszłości, tak? Może właśnie o to chodzi, kochani, że usiedliście w pracy albo jesteście w pracy, która wysysa z was energię, w której są konflikty, w której są trudne relacje. Może, kochani, trzeba tutaj wejść w zupełnie jakiś nowy rozdział, podjąć odważną decyzję, żeby zacząć spełniać swoje marzenia odnośnie właśnie kariery. Więc weźcie, jak czujecie, ale wygląda na to, że tutaj jest szansa po prostu uleczyć coś, co by zostało zranione wewnątrz was, po to, żeby właśnie coś nowego, stabilnego i takiego naprawdę konkretnego mogło powrócić do waszego życia, bo to jest kwestia powrotu, moi drodzy. To nie jest kwestia czegoś zupełnie nowego, co wkroczy wasze życie, tylko to jest kwestia faktycznie powrotu kogoś bądź czegoś, jakiegoś marzenia, jakiegoś uczucia, jakiejś cząstki was do waszego życia. No i właśnie, kochani, co odchodzi do przyszłości? No ta dziewiątka buław, czyli ostatnio naprawdę przeżyliście dużo. Jesteście w takiej energii rannego żołnierza. Część z was już, że tak powiem, straciła nadzieję na miłość, na związek. Część z was jeszcze cierpi po utracie tej osoby albo kogoś innego. Część z was ma dużo obowiązków, jest zmęczona życiem. Jeszcze walczycie, kochani, nie poddajecie się, ale no, momentami macie ochotę rzucić to wszystko w diabły. Po prostu macie ochotę zrezygnować z miłości, macie ochotę zrezygnować z związków, macie ochotę zrezygnować z naprawy jakichś relacji, macie ochotę zrezygnować z pracy i, jak to się mówi, pieprzyć to wszystko, wyjechać w Bieszczady, tak? Ja widzę tutaj bardzo duże zmęczenie. A co w związku z tym idzie, kochani, też jest jakiś konflikt wewnętrzny. Co ja mam zrobić ze swoim życiem? Na co mam się zdecydować, tak? Bo w głowie macie tą dwójkę denarów, czyli nie wiem, co zrobić, nie wiem, co zrobić. Żongluję pomiędzy różnymi rzeczami, ale tak naprawdę nie jestem zdecydowana na jakiś konkretny jeden cel. Piątka buław też oznacza właśnie konflikt dookoła was. Może być tak, kochani, że nie tylko jest konflikt wewnętrzny, ale właśnie tak jak mówię, trudna sytuacja w pracy, jakieś konfliktowi ludzie, może, kochani, jakieś osoby, które są wokół was, cały czas, nie wiem, coś mówią, coś próbują, nie wiem, mącić w tą wodzie. Nawet, kochani, jeżeli wraca do was potencjalnie jakaś osoba z przeszłości, może właśnie tutaj ktoś inny próbuje, wiecie, namącić, nie wracaj do niego, zostaw go, już raz cię zranił i tak dalej. Także tu jest dużo takiej energii agresji, konfliktów i właśnie tego mówię, takiego czuję, takiego mącenia. Zobaczmy tą piątkę buław. Trójka kielichów. Dziewiątka pentakli. I wisielec. Gwiazda. Koło fortuny. Arcykapłan. Ale piękne karty, dwójka kielichów. Tak jak mówię, kochani, dla części z was to jest wasza energia, że to jest konflikt wewnętrzny, czy zainwestować w to, co tu do mnie idzie, czy nie zainwestować, czy pogodzić się, czy się nie pogodzić, czy sięgnąć po jakieś moje marzenie, po jakiś sukces, czy nie. Ja widzę, kochani, że jesteście w stanie ogólnie zawieszenia, tak? Zawieszenia a propos tego, co mam dalej robić, co w tej sytuacji mam dalej robić, czy mam w to inwestować, czy nie mam w to inwestować, co będzie dla mnie najbardziej korzystne. Widzę, kochani, że jeżeli chodzi o moich singli i potencjalny powrót jakiejś osoby, widzę, kochani, że naprawdę ogólnie dobrze się czujecie gdzieś tam w swojej skórze i może po prostu boicie się, że tak powiem, zrezygnować z tego na poczet właśnie rozpoczęcia nowego związku i stąd ten konflikt wewnętrzny. Ale dla części z was, kochani, może być też tak, że faktycznie tutaj ktoś z waszych znajomych, z waszych bliskich, znaczy znajomych, z waszego kręgu znajomych, tak bym powiedziała, może was tutaj blokować przed jakąś inwestycją, może was blokować przed pójściem naprzód i właśnie, tak jak powiedziałam, mąci wodę, więc tutaj no, sami pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, czy tu jest kwestia wasza wewnętrzna, czy faktycznie kogoś, kto na zewnątrz nie do końca współgra z waszymi planami. Jest jakiś okres zawieszenia, ale też mam wrażenie, kochani, że u was jest kwestia zatrzymania się i spojrzenia na pewne rzeczy z innej perspektywy. Dostrzeżenia czegoś, czego być może właśnie w tym momencie nie widzicie, nie dostrzegacie. Bo jakby nie patrzeć, to słońce jest, ale tak jakby jest za tym drzewem i jest tyłem do tego wisielca. Czyli jest jakaś jasność, klarowność, która jest dla was dostępna, ale tak jakby wy nie chcecie na nią spojrzeć, albo wy jej nie
dostrzegacie na chwilę obecną ze względu na to zawieszenie. Aczkolwiek widzicie, tutaj na spocie są naprawdę piękne karty. Trzy arkana wielkie, gwiazda, koło fortuny i arcykapłan. Myślę, moi drodzy, że wraz z pojawieniem się tej szansy, albo raczej powrotem tej szansy, macie po pierwsze szansę na spełnienie marzeń, na odmianę losu, na stabilną pozycję zawodową, albo na fajną współpracę z kimś, albo na zbudowanie jakiegoś stałego związku. Tu są piękne karty mówiące o dobrym losie, o spełnieniu marzeń, o uleczeniu i to wszystko się łączy, kochani, no właśnie, z jakąś relacją. Więc myślę, że, kochani, dla części z Was, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, jest tutaj też kwestia jakiejś współpracy z kimś, a jeśli chodzi o właśnie miłość, jest tu kwestia właśnie powrotu jakiejś Waszej bratniej duszy, z którą być może macie szansę tutaj rozpocząć nowy rozdział. Tylko właśnie, no żeby to, kochani, zrobić, trzeba dostrzec w tym wszystkim potencjał i trzeba faktycznie zrobić krok naprzód, trzeba zainwestować. Moi drodzy, jeszcze Wam tutaj tak powiem, a propos bardziej związków, relacji, bo szóstka kielichów, tak jak wcześniej wspomniałam, jest też kartą przyjaźni, związków takich przyjacielskich, koleżeńskich. I tutaj ktoś taki może powrócić do Waszego życia i może się okazać, że ta osoba żywi do Was głębsze uczucia niż tylko przyjaźń. I właśnie być może to spowoduje też taki konflikt wewnętrzny, bo ciężko Wam będzie spojrzeć na tą osobę z innej perspektywy, z perspektywy miłości i związków, tak? Bo zawsze była Waszym przyjacielem, kolegą, koleżanką, a tymczasem tutaj pojawia się szansa na coś więcej. No i kwestia, czy Wy dostrzeżecie ten potencjał, czy też nie. Więc tutaj też takie coś dla Was widzę. No i co w głowie, w sercu? No w głowie, w sercu macie tą dwójkę denarów, czyli takie z jednej strony żonglowanie pomiędzy różnymi rzeczami, z drugiej strony co ja mam zrobić, w co ja mam zainwestować, w którą stronę mam pójść, co wybrać, tak? Dwójka denarów, zobaczmy tą dwójkę denarów. Słońce. Wybierz to, co Cię uszczęśliwia. To po prostu to jest to. Szóstka mieczy. No. Król kielichów. Kochani, to jest ewidentnie energia. Idź za głosem serca. Idź za tym, co Twoje wewnętrzne dziecko Cię woła, do czego Cię woła. Słuchaj intuicji. Dokładnie. Serce, 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 serce. A wejdziesz na właściwą drogę, kochani. No i stworzysz rzeczywistość, jakiej pragniesz. Kochani, dokładnie. Tutaj mam wrażenie, że część z Was bardzo mocno coś analizuje i ja nie mówię, że to jest złe, bo miecze są ważne, nasza głowa jest ważna, ale tutaj wszystko mówi serce, wnętrze, serce, serce, idź po prostu, przestań analizować, po prostu płyń. Co Ci Twoje serce podpowiada? Co Ci Twoje wewnętrzne dziecko podpowiada? Co daje Ci szczęście? Do czego Twoje serce mocniej bije? W tym kierunku pójdź, to wybierz, posłuchaj swojej intuicji, posłuchaj swojego wnętrza, wszystkie odpowiedzi są już wewnątrz Ciebie, więc podążaj za tym, co podpowiada Ci serce, ewidentnie, moje drogie wagi. Tutaj w tym miesiącu, mimo że tutaj, kochani, w przyszłości jest ten cesarz, ale zaraz sobie będę go analizować, ale tutaj właśnie w głowie, jeżeli macie takie rozchwianie pomiędzy sercem a rozumem, jeżeli nie wiecie właśnie, co zrobić, idź za tym, co daje Ci szczęście. Idź tam, gdzie masz spokój ducha, gdzie Twoje myśli są spokojne i idź tam, gdzie Twoje serce Cię prowadzi. Idź za tym, co daje Ci szczęście. Idź za tym, co sprawia, że czujesz te motyle w brzuchu. Idź za tym, co daje Ci spokój przede wszystkim. Tam znajdziesz odpowiedź. Nie w konfliktach, nie w złości, nie w burzy, tylko która z tych opcji, która z decyzji sprawia, że czujesz się spokojnie, która sprawia, że czujesz się szczęśliwy, która sprawia, że czujesz takie tak. To jest właściwa odpowiedź i to jest właściwa decyzja, kochani. Niesamowite. No to zobaczmy tego cesarza w przyszłości. No bo co przyniesie niedaleka przyszłość? No cesarz. Dla części z Was faktycznie jest to kwestia osoby, z którą będziecie współpracować albo tworzyć coś pięknego. Cesarz, dojrzała osoba, kierująca się bardziej właśnie rozumem, analizą, mająca stricte jakiś konkretny plan i działająca według tego planu. Osoba opiekuńcza, kochająca, dbająca o rodzinę, o swoją przestrzeń, o współpracowników. Świetny szef, świetny partner, idealny kandydat na ojca, bym powiedziała, tak, jeśli chodzi o mężczyznę. Bardzo solidna pozycja też zawodowa, dobra pozycja zawodowa. Kochani, no z tym cesarzem, tak jak mówię, to może być energia osoby, z którą tutaj faktycznie wchodzicie w jakąś relację, ale też to może być energia wasza, że w końcu odważnie zaczynacie sięgać po to, co wasze, że jest jakiś plan, jest strategia i działacie tego według planu, że przejmujecie kontrolę nad swoim życiem i w końcu, nie wiem, inwestujecie w coś, co jest dla was ważne. Zobaczmy tego cesarza. Dziewiątka buław. Dwójka buław.
Dziesiątka mieczy. Dwójka pentakli, dziesiątka pentakli i śmierć. Świat. Szóstka buław. Paść pentakli. Kochani, no, wygląda mi tutaj, że dla części z Was jeszcze ta głowa będzie tutaj rządzić trochę przez jakiś czas, ale wszystko pomału się tutaj kończy. Z dziewiątką buław i dwójką buław mam wrażenie, że zobaczycie jakieś światełko w tunelu w tym wszystkim. Z dziesiątką mieczy, kochani, wygląda na to, że trzeba będzie coś tutaj zakończyć. Powiem Wam tak, moi drodzy, szykuje się dla Was czas jakiejś transformacji, ale i też ważnej decyzji. Mamy tutaj tą dziesiątkę pentakli. Zastanawia mnie to bardzo, ponieważ po dziesiątce pentakli jest tutaj śmierć, czyli podejmujecie decyzję, żeby zakończyć coś stabilnego, co do tej pory było dla Was stabilne. Albo, kochani, jest to kwestia jakichś rodzinnych tradycji, albo jest to kwestia rodzinnej firmy, albo jest to kwestia jakichś relacji, które być może Was blokują. Coś, kochani, kończycie po to, żeby zakończyć jakiś cykl karmiczny i osiągnąć swój sukces. I faktycznie tutaj chodzi o inwestycje w to coś, do czego Wasze tutaj serce mocniej bije. Powiem Wam tak, jakoś bardzo mocno czuję dla części z Was, że może tutaj być taka kwestia, że właśnie kończycie jakiś mocny cykl karmiczny. Dla części z Was ten cykl karmiczny jest związany z osobami, które są wokół Was i które psują Wam nastrój, które psują Wam nerwy, które robią coś za Waszymi plecami i które nie współpracują z Wami w celu zbudowania fajnej, stabilnej przyszłości. Dla części z Was są to osoby, z którymi współpracujecie, dla części z Was mogą to być członkowie rodziny, ale dla części z Was mam wrażenie, że to może nie być kwestia osób, a właśnie jakichś tradycji, jakichś, jak to się mówi, jakichś takich uwarunkowań wewnętrznych, które gdzieś tam powodują, że blokujecie się na przyjęcie tego czegoś nowego. I wygląda na to, kochani, że właśnie z tą dwójką pentakli też tutaj spojrzycie na jakieś nieograniczone możliwości. Zobaczycie potencjał w tym, jak może to wszystko wyglądać bez tych uwarunkowań, bez tych ludzi, bez jakiegoś zmuszania się do czegoś. No i kochani, będzie tutaj śmierć. Będzie tutaj śmierć, czyli zakończenie czegoś. Widzicie, tak jakby teraz tak spojrzałam właśnie na tą śmierć. No bo tutaj jest ten cesarz, który właśnie tak jakby no, ginie, tak? Na śmierci. Na karcie śmierci. I teraz się zastanawiam, czy to nie jest kwestia właśnie trochę śmierci, tej analizy, tego rozumu, tego takiego analitycznego podejścia do życia, wiecie o co chodzi? Czy to nie jest kwestia tej waszej transformacji? Że zaczynacie bardziej czuć, więcej rozumieć, więcej ufać sobie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju decyzje. Bo tak jak mówię, tutaj kończy się jakiś cykl karmiczny i to wszystko prowadzi właśnie Was do sukcesu i podjęcia decyzji, że chce wejść w to coś. To coś, to, co tutaj wróciło do Was. Jakieś utracone cząstki, że jestem tym zainteresowany i chcę wejść w tą stronę. Że to jest to, co da mi szczęście, to jest to, co da mi przyszłość. Jakieś takie ukojenie tutaj czuję, kochani, wiecie? Bez względu na to, no właśnie, coś się kończy. Podejmujecie decyzję, że chcecie wy coś zakończyć. Że chcecie coś dopiąć do końca i mam wrażenie, że to jest bardzo mocno zrobienie czegoś po swojemu. Trochę nie według zasad, tylko według siebie, według swoich uczuć, według tego, co jest wewnątrz was. Ósemka pentakli. Część z was może zapisać się na jakieś kursy, szkolenia. Część z was może chcieć faktycznie naprawić tą relację, która wraca. Część z Was chce zrobić coś po swojemu. Bardzo mocno to czuję, zrobić coś po swojemu. Arcykapłanka, bo kierujecie się głosem intuicji. Tym, co Wasze wnętrze Wam podpowiada. No i kochani, ta piękna cesarzowa. Otwieracie się na wszelkie możliwości, na dobrobyt i na to, co też wszechświat Wam daje. I na to, co inni ludzie mogą Wam dać. Tu jest, kochani, mam wrażenie, że to jest kwestia śmierci takiego, może nie ego, źle bym to powiedziała, ale takiego nie kierowania się właśnie taką wieczną analizą, strukturą, zasadami, tylko takie pójście, lecę po prostu za tym sercem i zobaczę, dokąd mnie to doprowadzi. Takie coś, kochani, stąd czuję. Trochę taka właśnie śmierć rozumu, bym powiedziała, ale nie, że robicie coś bezrozumnie, na głupio, nie? Tylko to jest takie pójście za tym, co wasze wnętrze wam podpowiada. No właśnie, w kierunku szczęścia, tak? Dziewiątki kielichów, czyli w kierunku tego, co tutaj idzie w waszą stronę. Co przyszło w waszą stronę być może już.
Bo wasza energia, kochani, to paść buław, czyli chęć pójścia nową ścieżką, chęć zaryzykowania, chęć pójścia zupełnie jakąś nową drogą, eksperymentów. Tutaj prowadzi was taka trochę dziecięca ciekawość. I to mi się fajnie łączy z tą szóstką kielichów, ponieważ ta szóstka kielichów, która jest tutaj wyzwaniem, też jest waszym wewnętrznym dzieckiem, które was nawołuje do czegoś, które was nawołuje, żeby spróbować coś inaczej zrobić, które nawołuje was do tego, żeby właśnie cieszyć się życiem, próbować nowych rzeczy, czy próbować coś zrobić inaczej. I kochani, wy wchodzicie w tą energię właśnie tej ciekawości. Mam wrażenie, że właśnie dlatego na tej śmierci ta korona cesarza spadła, bo wy tak jakby trochę jest takie cofnięcie się kilka kroków w tył. Z pozycji cesarza do pazia, wiecie, z pozycji takiego jestem wszystko wiedzący i nikt mi nic nie powie, do tego ucznia, który jest ciekawy świata i uczy się nowych rzeczy. To jest takie właśnie trochę cofnięcie się do tyłu, do przeszłości, ale też cofnięcie się w rozwoju, ale w kwestii takiej naprawdę w najlepszym tego słowa znaczeniu, tak? Że cofam się do tyłu z pełną świadomością, żeby otworzyć się, żeby spojrzeć na świat inaczej, z taką otwartością, z taką właśnie ciekawością dziecka. To jest fajna energia, kochani, naprawdę. No właśnie, dziewiątka kielichów. Dwójka pentakli. As kielichów, no właśnie. Dziesiątka pentakli, śmierć, świat, no. No. Wy łamiecie jakieś zasady, kochani, mam wrażenie tutaj. Łamiecie też jakieś oczekiwania rodzinne. Łamiecie oczekiwania firmy, oczekiwania ludzi wobec was. Mam wrażenie, kochani, że tu jest taki naprawdę jakiś przerwany cykl karmiczny bardzo mocno u was czuję i to się skończy bardzo mocno happy endem dla was, bo wy w końcu dopuszczacie swoje serce do siebie, dopuszczacie swoje emocje, dopuszczacie swoje pomysły, ufacie sobie bardziej, dopuszczacie swoją intuicję. Mam wrażenie, kochani, że otwarcie się na tą dziewiątkę kielichów, czyli na to spełnienie marzeń, czy to jest związek, czy to jest praca, czy to jest jakiś projekt, czy to jest kwestia jakiejś edukacji, czy to jest jakieś przyjaźni, tak? Mam wrażenie, że tak patrzycie na to, kurde, to może być to. Tak jakby widzicie, z taką większą ufnością patrzycie na ten as kielichów, tak jakby wy wiecie, że wszystko w waszych rękach, że w waszych rękach leży decyzja. Wy wiecie, że macie różne możliwości do wyboru. I patrzycie na tego asa kielichów, patrzycie na to swoje serce, patrzycie na te uczucia z taką, kurde, chyba jednak to wybiorę, chyba jednak chcę wejść w to, chcę, żeby ten kielich miłości mnie wypełnił, chcę, żeby wypełnił moje życie, chcę, żeby moje życie było bardziej ekspresyjne, pełne miłości, chcę, żeby kreatywne pomysły wylały się ze mnie i wyszły, że tak powiem, na świat. Tego chcę, bo kochani, taka... Ja nie mówię, dziesiątka pentakli jest piękną energią, bo to jest tradycja, to jest rodzina, to jest stabilizacja, to jest poczucie bezpieczeństwa również finansowe. Ale myślę, kochani, że nie to będzie dla was ważne. Myślę, że ważne będzie dla was przede wszystkim własne szczęście, inwestycje w nowe, tak? No właśnie, w te rzeczy i taka wolność w tym wszystkim, kochani, bo sąd ostateczny też jest kartą wolności. Wolności, jeśli chodzi o wybór osoby, którą kocham. Wolności, jeśli chodzi o oczekiwania. Wolności, jeśli chodzi o pomysły. Wolności, jeśli chodzi o inwestycje, o wyrażanie siebie. Tutaj czuję ogromną wolność, wiecie, z tych kart przede wszystkim. Taką, no właśnie, otwieram się na to, co idzie. Otwieram się na... świat, po prostu na świat. Myślę, że razem z tym, kochani, przyjdą do was piękne możliwości. Właśnie w momencie, kiedy idziecie za głosem serca, no właśnie, jakieś konflikty mijają, a wy zostawiacie to, tę piątkę buław za sobą i z Rydwanem naprawdę sprawy przyspieszają, sprawy idą po waszej myśli, wszechświat wam zaczyna sprzyjać. Możliwe też, kochani, jakieś podróże, wyjazdy, rozjazdy, przeprowadzki dla części z was. Ale, kochani, czuję, że to jest kwestia tego pójścia do przodu, że w końcu czujecie, że tutaj jakieś blokady puszczają i że możecie wszystko tak naprawdę, że możecie wszystko. Kiedy otwieracie serce na świat, świat otwiera serce na was, kochani. To jest dualne, to jest odbicie. Więc kiedy wy jesteście otwarci, naprawdę zaczynają dziać się cuda. I kochani, czuję, że te cuda właśnie przychodzą do was pod postacią dziewiątki kielichów. Cokolwiek idzie w waszą stronę, cokolwiek jest już w waszej energetyce, jest waszym spełnieniem marzeń, jest sukcesem, jest luksusem, jest dobrobytem, jest obfitością, jest czymś naprawdę pięknym. Jest pełnią taką, bym powiedziała. Zobaczmy tą dziewiątkę kielichów.
koło fortuny. No właśnie, jest szansą na zmianę przede wszystkim. Jest okazją nie do odrzucenia. Sprawiedliwość, dokładnie. Kochani, powiem Wam tak, granice granicami, ale właśnie, żeby się nie blokować na to wszystko. Sprawiedliwość mówi o... To jest Wasza karta zresztą, drogie wagi. Tu macie, kochani, szansę na, no właśnie, przerwanie jakiegoś cyklu, uleczenie czegoś i na totalną zmianę. Moi drodzy, powiem Wam tak, cokolwiek do Was idzie, jest w jakiś sposób Waszą karmą, jest karmiczne, jest Wam przeznaczone, jest Wam pisane. Mam wrażenie, że wcześniej, jeżeli to, co było kiedyś, przyniosło Wam jakiekolwiek rozczarowanie, czy to związek, czy to pójście za marzeniem, czy to przyjaźń, czy cokolwiek to innego, nie był to odpowiedni czas, bo Wy też nie byliście gotowi. Mam wrażenie, że teraz tutaj coś Was dojrzewa i zaczynacie być gotowi. Jesteście bardziej świadomi siebie, ale też tutaj jest kwestia właśnie puszczenia jakichś blokad. Koło fortuny dla mnie pojawia się w momencie, kiedy właśnie wszystko zaczyna współgrać ze sobą i okazje zaczynają się pojawiać na naszej drodze. To jest to, co powiedziałam, jeżeli my jesteśmy otwarci na świat, świat zaczyna współpracować z nami. I to jest właśnie to, koło fortuny. Wszechświat zaczyna dawać Wam okazję nie do odrzucenia. Z siódemką buław mam wrażenie, że to jest kwestia takiego odparcia ataków osób, które są negatywne w naszym życiu. Z siódemką buław, kochani, wystawiacie też większe granice osobom, które Wam nie sprzyjają i które są niekorzystne. Stawiacie większe granice oczekiwaniom innych. Stawiacie większe granice takiemu też swojemu jakiemuś myśleniu, które było niewłaściwe. I zachowujecie taką równowagę w tym wszystkim. Tu jest ogromna równowaga właśnie też pomiędzy sercem a rozumem. To jest taka świadomość podjęcia decyzji najlepszej dla mnie i dla wszystkich. To jest świadomość tego, że wybieram mądrze i wybieram dobrze dla siebie i że jest to coś przeznaczone mi. Kochani, widzicie, to wpadnie bardzo szybko do waszego życia. Ten nowy początek i zrobi jakieś czystki, jeśli chodzi właśnie o poczucie braku, o poczucie bezsilności, o jakieś sprawy z przeszłości, które nas ograniczają. Myślę, że kochani, sprawi, że to, czego nie dostrzegaliście albo to, co ignorowaliście w jakiś sposób, stanie się dla Was jasne, stanie się jasne i będzie początkiem Waszego uleczenia i wzrostu przede wszystkim, wzrostu i nowego początku, kochani, nowego początku. Tak jest. No, kochani, mam wrażenie, że jeżeli jest to kwestia faktycznie powrotu jakiejś osoby do Waszego życia, to ta osoba też przeszła swoje lekcje w tym wszystkim. Tak jak powiedziałam wcześniej, dojrzała i jest gotowa na nowy początek razem z Wami. Myślę, że ta osoba przychodzi do Was z ogromną prawdą i szczerością. Myślę, kochani, że też przychodzi z pewnymi swoimi oczekiwaniami, oczywiście, ale i z szansą na totalną zmianę w Waszym życiu. Jeśli chodzi o tą sprawiedliwość, myślę, że to jest kwestia właśnie tego, że ta osoba ma teraz takie sprawiedliwe, szczere zamiary wobec Was. Że tu jest kwestia prawdomówności, kwestia otwartości i kwestia chęci dania Wam wszystkiego, co najlepsze. Myślę, kochani, że ta osoba, jeżeli kiedyś właśnie zrobiła Wam jakąś krzywdę, dostrzegła swoje błędy w przeszłości i chce teraz właśnie to naprawić poprzez danie Wam wszystkiego, co najlepsze, poprzez nowy początek, poprzez wyjaśnienie tego wszystkiego i uleczenie tego wszystkiego. Kochani, myślę, że ta osoba będzie chciała tutaj o Was zawalczyć bardzo intensywnie. Może Was bombardować SMS-ami, może Was bombardować wiadomościami, może, kochani, chcieć za wszelką cenę się z Wami spotkać, żeby coś wyjaśnić. Myślę, kochani, że tutaj nie ma sensu się bronić, naprawdę. I widzę tą Waszą otwartość, widzę na początku właśnie tą niepewność, ale jednocześnie okej, spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak samo, kochani, jeżeli chodzi o jakieś takie sprawy bardziej zawodowo, biznesowe, bym powiedziała. Tutaj, kochani, nie pojawi się jakaś szansa, po pierwsze, na zarobienie dobrych pieniędzy, kochani, na obfitość i na podpisanie jakiejś nowej umowy, korzystnej umowy dla Was. Ale też właśnie tutaj musicie zwrócić uwagę na to, żeby pójść za swoim własnym głosem, żeby nie słuchać się osób, które gdzieś tam ewidentnie będą Wam coś podpowiadać. Wyjaśnijcie wszystko
do końca, tak? Postawcie na prawdę, na szczerość, na prawdziwe informacje. Sprawdzajcie wszystko, kochani, bo macie szansę tutaj naprawdę pójść do przodu, żeby sięgnąć po coś, co jest naprawdę istotne dla Was i co będzie istotne dla Was i co będzie korzystne dla Was, zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem zadowolenia. To jest, kochani, tak jak mówię, coś karmicznego bardzo mocno. No właśnie, co przyniesie Wam stabilizację, co przyniesie... Wow! Królowa Król Pentakli pod spodem. Co przyniesie Wam świetne partnerstwo, stały związek, co przyniesie Wam tutaj równowagę, widzicie? Więc wygląda na to, że okazja jest naprawdę nie do odrzucenia. Mag. No właśnie, i to jest realizacja Waszych marzeń. Kochani, poprzez powrót tej rzeczy, tej osoby, tej sytuacji, która tutaj wraca do Was, jest to manifestacja Waszego marzenia, manifestacja Waszych planów, manifestacja Waszego serca, po prostu. Więc jeżeli to już się pojawia w Waszym życiu, nie odwracajcie od tego głowy, tylko naprawdę otwórzcie swoje serce na to. Cokolwiek to jest. Nadzieje bądź obawy, kochani. No, obawy, obawy, zdecydowanie lęki. Macie tutaj obawy, że znowu coś się rozwali, że znowu coś nie pójdzie. Macie obawy właśnie przed tym, że utracicie znowu coś w związku z pójściem naprzód. Ale kochani, czuję, że właśnie tak nie będzie. Czuję, że wręcz przeciwnie. Otwierają się przed Wami właśnie fajne możliwości na sukces, na zwycięstwo. Więc bądźcie odważni w swoich działaniach. Bądźcie pewni siebie w swoich działaniach. Król Buław zachęca do tego, żeby sięgać po sławę, sięgać po swoje marzenia. Żeby z odwagą iść za tym, co Cię nakręca, co daje Ci tą pewność siebie, co daje Ci ten ogień. Właśnie, żeby z tą pewnością siebie iść przez życie. Król Buław, kochani, mówi o odważnych działaniach, mówi o pójściu w stronę sukcesu, mówi o byciu liderem, mówi o sławie też bardzo często, mówi o pasji i namiętności w związkach. To jest piękna energia, ognista energia. Także, kochani, dużo się czuję, że się będzie działo, dużo co się rozpocznie w grudniu dla Was, moje drogie wagi, będzie miało szansę się rozwinąć i tak nakręcić to wszystko. Tak fajnie się zrealizować, właśnie bardzo ogniście, bardzo tak namiętnie bym nawet powiedziała. Zobaczmy tego Króla Buław. No, czwórka pentakli, as mieczy, dziesiątka kielichów, czwórka buław, paś kielichów, cesarz. No właśnie, to jest to. Kochani, z czasem, jak zaczniecie otwierać swoje serce, mówię, wszelkie blokady będą puszczać. I Wy też będziecie wychodzić poza strefę komfortu. Coraz bardziej i coraz bardziej. Czy to w kwestii tego związku, czy to w kwestii jakiejś pracy, czy to w kwestii jakiegoś rozwoju Waszego. Będziecie wychodzić poza strefę komfortu i o tym mówi mi ta czwórka pentakli przy asie mieczy, bo coraz bardziej będziecie sobie uświadamiać prawdę o sobie, o tej osobie, o swoim przedsięwzięciu, o tym ruszeniu naprzód. Po prostu. Zaczniecie sobie uświadamiać, że to, w którą stronę idziecie, zaczyna dawać Wam po prostu co szczęście i niesie ze sobą ogromny potencjał na Wasze i żyli długo i szczęśliwie, na zbudowanie stabilnej pozycji, na świętowanie, na stabilny związek, na, kochani, zbudowanie solidnej pozycji właśnie w firmie, zbudowanie solidnej firmy. Także, kochani, wygląda na to, że Wasze odważne działania i otwarcie Waszego serca będzie powodować, kochani, że zaczynacie nabierać pewności siebie, że zaczynacie ufać coraz bardziej sobie i temu, co nadchodzi i zaczynacie widzieć wszystko w prawdzie, w takiej klarowności, w takiej jasności. Droga przed Wami staje się po prostu jasna i klarowna, a prowadzi Was po prostu do tej dziesiątki kielichów, do szczęścia, do radości, do świetnego związku. To jest to, co przed Wami. Kochani, dla części z Was może zmiana mieszkania Was szykuje, się będzie szykować, zmiana miejsca zamieszkania, ale cokolwiek to jest, kochani, Wasze serce jest na to otwarte, otwarte na stabilizację, na nowy początek, ale też, kochani, po raz kolejny mi tutaj właśnie mówi mi, że widzicie, bo tutaj jest troszeczkę takich kart tych mieczowych, na zasadzie takiego przemyśliwania, czarnowictwa i blokad, ale widzicie, kochani, ja mam wrażenie, że to jest kwestia burzenia tych blokad, burzenia tych stresów, burzenia tego, czego nie widzicie. Tutaj zaczynacie coraz bardziej stawać w tej prawdzie, która nam się pojawiła na koniec, bo wszelkie informacje, wiadomości,
prawda, rozmowy dają wam tą klarowność, dają wam tą klarowność, że możecie zaufać temu, co idzie i że możecie faktycznie otworzyć się na nowy początek. Mimo lęków, mimo tych obaw, które się gdzieś tam pojawiły, że możecie po prostu ruszyć do przodu w kierunku budowania tej stabilizacji i w kierunku tego, co po prostu daje wam szczęście, bo tutaj o to chodzi, moi drodzy, żeby nie przymuszać się do czegoś, żeby nie iść za tłumem, żeby nie bać się wyrażać siebie, żeby nie bać się kochać tego, kogo kochamy, żeby nie bać się realizować swoich marzeń, żeby po prostu być sobą, czuć siebie i ufać sobie, jeśli chodzi o swoje decyzje, swoje plany i swoje marzenia, bo to wszystko, kochani, prowadzi was do tej dziesiątki kielichów, to wszystko prowadzi was do szczęścia, to wszystko prowadzi was do tego poczucia spełnienia, które myślę, że każdy chciałby osiągnąć, które każdy chciałby spełnić, tak? Królowa Mieczy, wasza energia, arcykapłanka, no i król pentakli. Czyli wszystko razem, kochani, spokój, spokój głowy, podążanie za intuicją i stabilizację, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o związki, jeśli chodzi o swoje życie. Piękna energia, naprawdę, kochani, piękna energia przede wszystkim takiej odwagi do bycia sobą, wychodzenia poza schematy, kochania, kogo chcemy. To jest dużo, dużo takiej wolności w tym wszystkim. Ja wiem, już kilka razy powtarzam tą wolność, ale to jest ta wolność. Wolność do sięgania po to, co wasze serce pragnie. I to jest to, kochani. Stawiacie wyraźne granice innym, oczekiwaniom innych. Stawiacie wyraźne granice, jeśli chodzi o to, co nie daje wam poczucia spełnienia, nie daje wam poczucia szczęścia. I ryzykujecie, otwieracie się. Mimo rozczarowania, które miało miejsce, decydujecie się pojednać z kimś, decydujecie się żyć pełnią życia, decydujecie się żyć szczęśliwie i cieszyć tym życiem, cieszyć tym życiem. A to, kochani, też prowadzi was do dziesiątki denarów, czyli też będzie prowadzić do stabilizacji, też będzie prowadzić do sukcesów, też będzie prowadzić, kochani, no właśnie, do ruszenia do przodu, paść kielichów, kochankowie, ja pierniczę, patrzcie. Ósemka buław, paść kielichów, kochankowie, czwórka buław, siódemka denarów, nie, no piękne, piękne, patrzcie, siódemka denarów, szóstka buław i dziesiątka kielichów, czyli to wszystko prowadzi was do tej dziesiątki kielichów, do tego szczęścia, do tej radości. Sprawy ruszą bardzo mocno do przodu, kochani, w momencie, kiedy tylko się na to otworzycie i zdecydujecie się pójść za głosem serca, sprawy bardzo mocno przyspieszą, od razu wam to mówię. Bo tu serce będzie prowadzić. Wszelkie decyzje okażą się słuszne, wszelkie współprace, związki okażą się tymi właściwymi, z którymi możecie budować naprawdę stabilną pozycję, w które warto inwestować, bo tu czeka was sukces, tu czeka was szczęście i tu czeka was wasze spełnienie. Piękna, piękna energia, moi drodzy, naprawdę. Aż z taką nostalgią trochę patrzę na to wszystko, wiecie? Naprawdę. I to jest właśnie ta nostalgia, ta szóstka kielichów. No. Dobra, zobaczmy w takim razie kartę wyroczni jeszcze dla was, moje drogie wagi, na koniec. Milk and honey. No i na spodzie regeneracja. Po raz kolejny mi mówi, że tutaj to kwestia jest waszej regeneracji, regeneracji czegoś, odnowienia czegoś po jakiejś burzy, po jakichś trudnych sytuacjach, tak? Czyli waszej pozycji zawodowej, jakiegoś związku, relacji. Tutaj znowu coś, kochani, zakwitnie. Widzicie? Znowu coś zakwitnie. No ale mamy milk and honey, kochani, czyli kraina mlekiem i miodem płynąca. Do tego zmierzacie, moi drodzy. Mleko i miód, strona 76, karta numer 51. Te numery mogą być dla was ważne. Posmak dobrobytu, okazje zrodzone z autentyczności. Dokładnie o to chodzi, bo wy będziecie w tym wszystkim autentyczni. I to, co autentyczne, będzie prowadzić do większej autentyczności i prowadzić będzie was właśnie do tej krainy mlekiem i miodem płynącej. Pielęgnowanie obfitości, wiara, że twoje potrzeby zostaną spełnione. Ale cudnie. Wkroczyłeś w słodki okres swojego życia. Rozkoszujesz się krainą mlekiem i miodem płynącą, której każdy chciałby doświadczyć. Jest to okres bardziej spokojny niż ambitny, gdzie wszystkie zmysły zostały obudzone przez nieskończone możliwości wszechświata. Ale piękne. Są to cenne chwile i przychodzą tylko wtedy, gdy jesteś w autentycznej strefie, nosząc świat niczym luźną szatę, nie pragnąc, a jednak pielęgnując siebie w sposób zauważalny i subtelny jednocześnie.
Obfitość jest energią, której jesteś żyjącym dowodem. Twoje wszystkie potrzeby zostały spełnione. Otrzymałeś dary w każdej możliwej formie. Miłość, sensualność, połączenie i pasjonujący romans pomiędzy kochankami. Słodkie momenty i zrozumienie. No i miłość pomiędzy przyjaciółmi i rodziną są przy tobie, byś mógł się nią rozkoszować. Dostaniesz odpowiedzi na wołanie twojego serca. Pozwól swoim uczuciom i myślom, by były urocze, słodkie, pełne wdzięczności, a zostaniesz nakarmionym miodem obfitości. No właśnie, kochani, twoim myślom, by były urocze, słodkie, pełne wdzięczności, to mi się kojarzy też z tą dziecięcą energią, nie z cesarzem, tylko właśnie z tą dziecięcą energią, kiedy wejdziecie w taką słodką, uroczą energię i pozwolicie się nakarmić tym miodem obfitości, no to właśnie to na was spłynie, kochani. Pięknie. I praca. Jesteś tylko jeden, autentyczny ty. Ta wersja ciebie jest wysłannikiem góry na tym świecie. Gdy jesteś na jednej płaszczyźnie z prawdą, że jesteś wyjątkową ekspresją wszechświata, twoje ego może odpocząć, a dusza oświetlić twój cel. No właśnie, ego odpoczywa, kochani, ego odpoczywa. Dusza oświetla cel. To czas poszukiwania kierunku. Gdy go odnajdziesz, automatycznie wkroczysz w dobrobyt, a świat przyniesie ci dowody obfitości. Cuda są wyborem i sposobem postrzegania świata. Z każdą decyzją, którą teraz podejmiesz, masz potencjał, by sięgnąć po szczęście i objąć swoje przeznaczenie. Okoliczności poprowadzą cię do twojego najlepszego życia. Bądź na nie otwarty, otrzymasz słodki posmak tego, czego pragniesz. Kochani, ta karta jest kwintesencją całego czytania. To jest to, bycie autentycznym, podążanie za sobą, za swoją intuicją, za swoim sercem. Przestanie tego wszystkiego analizować, otwartość na świat, otwartość na to, co niesie. To wszystko, kochani, wam zaprocentuje i przyniesie wam właśnie ten miód, to mleko, ten dobrobyt, tą obfitość w każdej sferze, kochani. W każdej sferze, więc pozwólcie, zwłaszcza w tym magicznym okresie, teraz jest okres świąt, więc kiedy jak nie teraz dopuścić to wewnętrzne dziecko do siebie, tak? Do głosu. Kiedy jak nie teraz sięgnąć po marzenia, zacząć realizować pewne rzeczy. Kiedy jak nie teraz wybaczyć. Kiedy jak nie teraz otworzyć się na nowe możliwości. Kiedy jak nie teraz podążyć za swoim sercem. To jest najlepszy okres w roku ku temu. Kochani, to jest najlepszy okres. Cóż mogę powiedzieć, moje drogie wagi? Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Cudownego miesiąca. Magicznego miesiąca. No i widzimy się za niedługo. Wszystkiego dobrego, kochani. Buziaczki. Pa, pa.